Moje nazwisko Woody Dooley. W tym momencie jesteś aresztowany za kradzież pojazdu uprzywilejowanego. Konkretnie chodzi o samolot transportowy należący do wojska. Wsiądziesz dobrowolnie, czy trzeba cię skuć? Dobrowolnie. Zapraszam do pojazdu. Przepraszam, że utrudniam akademię. Dziwi mnie, że sami nie reagujecie na takie rzeczy. To trochę śmieszne. Żandarmeria się tym zajęła. Słucham? Przyjechał żandarm do nas. Naprawdę chcesz, Simon, do mnie pyskować? Ha? Stwierdzam fakt. Jaki fakt stwierdzasz? Przyjechało wojsko. To z ciebie za cholera pomocnik, co? Siema, jak lubisz powtórki z live'ów, to pamiętaj, że streamuję od poniedziałku do piątku o 18 na Twitchu. Link w opisie. Pokaż ota, widelcu. Gdzie to z akademii? Psst. Jeżeli planujesz kupić jakąś grę, to link do G2A znajdziesz w opisie. Ten samolot niebezpiecznie się zbliża! Co jest? Co? Czemu go nikt nie zgłosił? Nie. Gleba! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. My byliśmy z osobami, które tutaj bez licencji... Byłem tak. Nie wierzę w to. Może dlatego mnie to nie bawi, bo, że to jest banable, w sensie, no kurwa. Serio? Tak wygląda akademia policyjna? Ten samolot niebezpiecznie się zbliża! Serio? Ładna miejsce. O Boże. Nie czaję, naprawdę nie czaję. Co, w sensie, nie wiem, mnie to nie bawi sam fakt, że sobie ktoś zapierdolił samolot i go przeparkował. Bardziej mi to wkurza na poziomie administracyjnym. No kurwa, tak ma wyglądać akademia, że sobie ludzie latają samolotami? O co chodzi? Nie rozumiem. Należy, policja była na miejscu, nikt nie zareagował. No, i on brał udział w zatrzymaniu, był jako wsparcie, tak? Rozumiem. Bo on tam w biegi celował, więc chyba tak było, nie? Chyba tak było. Ktoś streści, co z tym samolotem, bo dopiero się odpaliłem? A, na Akademii Policyjnej ćwiczyli zatrzymanie drogowe, jakiś kadet podjechał samolotem wojskowym, nie? I... nie wiem, wybiegł i robił zatrzymanie. I tak w sumie się zastanawiam w ogóle, jak to przeszło na tej Akademii, w sensie, nie wiem. Jak dla mnie, jeżeli jakiś kadet ukradł samolot wojskowy i nim podjechał na zatrzymanie, to chyba powinien zostać z tej Akademii wydalony, a co najmniej dostać mocnego minusa, nie? A jeżeli to było przyjęte IC w kategorii żartu, że haha, śmieszki, zapierdoliłem wojskowy samolot, to chyba ci instruktorzy powinni po uszach trochę dostać, nie? No, że niby on jest słotem. No dobra, no to, że niby jest słotem, to ukradł wojskowy samolot i przyjechał? Kurwa, szanujmy się, to oni tam roleplay odgrywają, czy co? W sensie, no, ani ten chłop nie ma uprawnień samoloty, ani policja nie ma uprawnień, żeby kraść samoloty wojskowe, czy tam pożyczać. Bardziej jakiś kadet. Jakby to tak absurdalnie głupio brzmi, że no jejku. Śmieszki śmieszkami, no ale to ponoć jest oficjalna akademia policyjna. To czemu takie rzeczy na akademii się dzieją, nie? Wiecie, co mam ochotę zrobić? Wejść na postać Woody'ego Dooley'a, pojechać na wojsko i aresztować tego policjanta i go zamknąć. Powiedzieć, że to moja jurysdykcja i że było zgłoszenie z wojska, że ukradł samolot wojskowy. Zamknąć go po prostu w pierdlu, tak o. Będzie miał wyrok od razu, z akademii. No, czy to by była wystarczająca kara, nie? To była taka wystarczająca kara, taka wiecie, tam raz, nie? Za takie zachowanie, bo moim zdaniem to jest mega słabe. Co tam się dzieje? Czołem, szeryfie! Czołem! Hello! Co szeryfa wprowadza w nasze skromne progi? Służba. Szuka mnie jakiego Liam Watson. Macie tu Liam takiego? Watson? Tak, chyba jest w naszej grupie. Proszę chwilę poczekać. Zacznij, jak to jest z szeryfem, dobra? Okay. Jak tam służba mija dzisiaj, szeryfie? A cholera, właśnie sobie jadłem pączki i piłem kawkę. Myślałem, że dzisiaj nie będę wchodził na służbę, a tu pyk. Trzeba jednak załatwić jedną bardzo pilną sprawę. On nie jest w naszej grupie, z tego co mi się wydaje, ale w innej na pewno jest. Aha. Ten, tylko czy dzisiaj jest na akademii? Też, że jest. A co się stało, jeśli można wiedzieć? A, wpłynęło wyzwanie. Czołem, Woody! Hello! Hello! Rekruta? Yes. Cholera, jak tam u ciebie? A, cholera! A, niedziela, normalnie bym sobie pił kawkę i jadł pączkę, a tu muszę przyjeżdżać po tego gagatka. Coś przeskrobał? No. Liam Watson! Tak, to ja, czołem. Moje nazwisko Woody Dooley. W tym momencie jesteś aresztowany za kradzież pojazdu uprzywilejowanego. Konkretnie chodzi o samolot transportowy należący do wojska. Wsiądziesz dobrowolnie, czy trzeba cię skuć? Dobrowolnie. Zapraszam do pojazdu. Przepraszam, że utrudniam akademię. Dziwi mnie, że sami nie reagujecie na takie rzeczy. To trochę śmieszne. Żandarmeria się tym zajęła.
Słucham? Przyjechał żandarm do nas. Naprawdę chcesz, Simon, do mnie pyszkować? Ha? Serio, fakt. Jaki fakt stwierdzasz? To z ciebie za cholera pomocnik, co? Jak widzisz takie gówno, że tak powiem. Ludzie sobie biorą w maszyny wojskowe i se śmigają po płycie lotniska, a ty mówisz: o, fajna akademia w sumie. No, róbcie tak dalej, zajebiste szkolenie. Jak będziecie mieli odznakę, to też nie ma problemu, żebyście sobie kradli, nie wiem, może czołgi, kurwa. Nikt tak nie powiedział, nigdy, szefie. Weź się do roboty w takim razie. A jak cię nie pytają, to się nie odzywaj. Nikt nie musi mnie pytać, czy się odzywał. Słucham? Dobrze, szef, słyszę. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Kto jest twoim dowódcą? Zarząd, proszę pana. Kto jest dowódcą tej akademii w takim razie? 01 Jake Walker, kapitan. No poproś go tutaj. Do zobaczenia, chłopaki, mam nadzieję. 120 na zobaczenie. O, hello, Mr. Walker. Witam, panie Woody. Wydaje się, że Simon Price ma jakiś problem do mojej jurysdykcji na tym terenie. Mr. Simon, możesz się wypowiedzieć. Pod jurysdykcją żandarmerii wojskowej, nie biura szefa. Pewny jesteś? Simon. 100%. 100%. A widziałeś tu żandarmerię gdziekolwiek, hm? Tak. Gdzie? Przyjechała po incydencie z samolotem. A, nie widzę, że kolega był zatrzymany. Poczekaj. Chyba go jednak nie zatrzymali, Simon. Żandarmeria wojskowa nie ma prawa aresztować osób. Tada, mówisz po cichu, mówisz tak cicho, że ledwo cię słychać, Simon. Żandarmeria wojskowa nie może aresztować osób spoza wojska, ale nadal sprawuje... pilnuje bezpieczeństwo na tym terenie. A, że chyba jednak nie upilnowali, skoro zadzwonili bezpośrednio do mnie, żebym ja się tym zajął. Jeśli zadzwonili, no to... No, tak mi się wydaje, Simon, no, że oni nie, mają nie jest to najlepszy moment, żebyś zgłaszał swoje roszczenia, biorąc pod uwagę to, jak sami zaniedbaliście swoją sytuację. Bo od tego tu jesteście, żeby pilnować, że takie rzeczy nie miały miejsca, a nie żeby, cholera, ktoś inny musiał przyjeżdżać i załatwić sprawę za was. Nie uważasz? Jak przed chwilą szef stwierdził, że no ja wezwała pana, nie nas, także pan przyjechał. A, czyli rozumiem, że jak na twoich oczach ktoś kradnie sprzęt wojskowy, to ty nie powinieneś się ruszać, dopóki do ciebie wojsko nie zadzwoni, tak? Ale zacznijmy od tego, że to nie była żadna kradzież i ja chcę tutaj się pierwsze porozmawiać. A, nie była żadna kradzież. To powiedz mi, kto ci dał klucze do tego pojazdu, kto ci dał zgodę na używanie tego pojazdu? Nikt mi nie dał kluczy. Dokładnie, i na tym zakończ. Okej, czyli w takim razie będziemy się kłócić, no dobrze. Nie będziemy się kłócić. Skoro ty się poruszasz pojazdem wojskowym po płycie lotniska, to coś tu jest chyba nie tak, prawda? Byłem pasażerem. Powtarzam, że byłem pasażerem. A dobra, kto pilotował maszynę w takim razie, powiedz? Pan wojskowy. Pan wojskowy, ciekawe. Tak szczerze, jakim sposobem miałbym odpalić w ogóle taką maszynę? O, też się zastanawiam, jakim ty cudem tam się dostałeś, Liam. Też się zastanawiam. Dobrze, ale nie piliśmy, więc nie jesteśmy na ty. Dziękuję bardzo. To jest normalne u was taka akademii, Mr. Jake Walker? No niestety nie. No mi się wydaje, że to zachodzi bardzo za daleko. Niestety pan Liam Watson zostaje wydalony z akademii. Ja mam nadzieję, że przypilnujecie jednak standardów, tak że to wyglądało jak profesjonalna akademia, a nie jakieś zbiegowisko i żarty sobie jeden między drugim. Znaczy, szeryfie, ja powiem dalej, jestem w szoku tym, co się wtedy stało, więc... No ja się nie dziwię, ja też jestem w szoku. Jak dostaliśmy telefon, to ja mówię, cholera, co tam się dzieje? Przecież tam są policjanci. Ja w konsekwencji chciałem ciągnąć po akademii, ale tu widzę, już wojskowie zadziałali szybciej. Też nie chciałem przyciągać akademii oczywiście. Znaczy, gdyby ktoś zwrócił uwagę i coś z tym zrobił, to podejrzewam, że nie mieliby pretensji, ale z tego, co ja rozumiem, to nic się tu nie stało. Czy stać się stało? W sensie, nie stało się nic temu panu, który sobie pożyczył samolot. Bo jeszcze, szeryf, ja myślę o tym, co mam zrobić, ale... A, rozumiem. To już tak ta sprawa wygląda, to już w takim razie podejmuję decyzję o wydaleniu tego pana z akademii. Rozumiem. W każdym razie, no, chciałbym się udać już do aresztu. Mam nadzieję, że pan Simon już nie ma żadnych pretensji odnośnie tego, jak wykonuje swoją pracę i może zajmie się wykonywaniem swojej pracy lepiej. Wykonuje swoją pracę na życie, szeryf. Świetnie, panie Simon, świetnie. Do następnego. Do miłego, szeryfie. Chwila, szeryfie, zanim szeryf pojedzie, ja bym chciał tutaj zabrać rekrutowi jego sprzęt, który dostał na akademii. A, nie ma problemu, i tak bym go zabrał na areszcie. No też dobrze by było, żeby te swoje rzeczy odebrał z szafki, bo już raczej nie będzie do niej dostępu. A co sobie odbierze, przecież zgłoś się tam do kogoś. Ręce do góry, proszę podnieść. I chłopiec się kłóci, nie? Daj mu coś spodnieść, przecież nie będzie kurde w kaciach i sami kierowano cele. Otis. Już. Nie no, możesz sobie... No jeść w tym stroju, tylko po prostu po nie pamiętaj, że masz ten strój zwrócić. Aha, no to jak tak, to okej. Wiecie, dla mnie jest to takie luźne zatrzymanie, jakby nie chcę tu się z nim wykłócać nikim, bo to tak... Uważam po prostu, że administracyjnie musimy jakoś zareagować.
z tego co widzę tutaj. A, już tutaj. Okej, okay. On dałeś mi tutaj wszystko w takim razie. To jest głupa, nie chcę banować, bo to taka pierdoła, ale no. I cenę, no, tak jak mówiłem wcześniej, moim zdaniem głupota. Ma robić akademię i uczyć ludzi takich głupot. Naprawdę głupot. Miej drogi, szeryfie. Ah, thank you, thank you. Przepraszam za zamieszanie, szeryfie. A, personalnie do was chłopaki nic nie ma oczywiście, ale no, praca jest praca. Dostałem zgłoszenie, muszę się tym zająć, wiecie jak jest. Ja rozumiem, no mówię. Ja się chciałem tu osobiście zająć po akademii, żeby nie przyciągać, nie przyjdujesz akademii. Który tak się ciągnie, więc no, no ale dobra. A, rozumiem, rozumiem. Do zobaczenia, chłopaki. Do zobaczenia. Znasz swoje prawa? Weź mu tak, tak, te spodnie, bo świetnie. Nie mogę ich powiedzieć. Teraz jeszcze mówiłeś do mnie odnośnie nieprzechodzenia ty, ha? Jeszcze raz, proszę pana? Co tam jeszcze mówiłeś do mnie odnośnie nieprzechodzenia ty? No, powiedziałem, że po prostu nie życzę sobie, żeby pan do mnie przychodził na tej. Średnio mnie to interesuje, wiesz, koleżko? Średnio mnie to interesuje. Naprawdę. Jeżeli pierwsze co robisz, jak tylko dostajesz jakąkolwiek możliwość władzy nad innymi, dokładnie sprzęt wojskowy, cholera, urządzasz sobie jakieś żarty, to naprawdę nie mam do ciebie żadnego szacunku. Żadnego. Dobrze, panie szeryfie, ale i tak dalej utrzymuję, że to nie była kradzież. A, rozumiem, rozumiem. Widziałem co innego. Dobrze, proszę pana. Wiesz, na... Panie szeryfie. Wiesz, na bazie wojskowej jest multum kamer. Ja no. Wiem, ja sam nawet swoją kamerę posiadam. Świetnie. Czatowie. Nie wiem, po co sobie robić dodatkowe problemy, jakby, nie? W sensie... Rozumiem, że on też chce jakoś wybrnąć z tej sytuacji, żeby nie się... Jakby giga przesrane, czy coś w tym stylu, nie? Ale no kurwa. Ja sobie przejrzę to nagranie oczywiście, jeszcze spojrzę, czy ona aby na pewno jest tam pilotem, czy nie jest pilotem. Żeby nie było, że dostaje za darmo jakieś wielkie kłopoty i tak dalej, ale... Moim zdaniem powód do zatrzymania jest. Czy go zakułem? Nie, nie zakuję. Chłopiec z akademii, no już bez przesady, chyba nie będzie jakimś kryminalistą, który mnie teraz spróbuje zamordować, nie? Tak mi się zdaje, taką mam nadzieję. Ale przynajmniej mają ciekawy wątek. O tamten ten, kurwa, ten pomocnik FTO, jak jeszcze stawał w jego obronie, coś tam, że nie mam prawa go zatrzymać, kurwa. Ajajajajaj. No pewnie znajomy jakiś ci koleżka, ale no kurwa. Po co jeszcze się odzywać? Już jakby sam fakt, że nic z tym nie zrobił, nie świadczył wystarczająco źle o tej akademii, nie? To jeszcze trzeba było dorzucić, kurwa, pretensje do szeryfa. Chodź, come on. Porozmawiamy sobie na komendzie. Nie ma problemu. Powiem ci, cholera, że nie lubię tych wezwań tam od wojskowych. Oni to są tacy, wiesz... Rozumiem. Bardzo, bardzo podenerwowani ludzie. Sam służyłem w wojsku, dlatego też swoje znajomości wykorzystałem do tego, żeby taki samolot poprosić kolegę. A, poprosić kolegę. No, tak dalej to utrzymuję, że to kradzież nie była. Dobra, siadaj, ale porozmawiamy. Spokojnie, możemy porozmawiać. Inaczej, ja do pana żadnego problemu nie mam. Wiem, że według pana to no, dużo się stało, bo jednak nie na co dzień się dostaje takie wezwania. Siadaj, siadaj. Tak, pewnie, tylko... Nie mogę odsunąć krzesła, wie pan co? Czemu? Mi rzuca szyba jest. Nie działa? Aha. A mi działa. No dobra. Dobrze, to o czym chcemy w takim razie porozmawiać? Na wszystko odpowiem oczywiście. A o całej tej sytuacji opowiadaj, od czego się zaczęła cholera ta cała sprawa z tym samolotem. No to tak, na akademii. Mieliśmy odgrywaną scenkę niejakiego napadu, dlatego postanowiłem jako, żeby dodać troszeczkę pikanterii do tej całej sprawy, postanowiłem, że wykorzystam swoje stare, jak to się nazywa, znajomości z byłej w sumie pracy, że postanowię podjechać do wojskowych i spytać się, czy aktualnie nie chcieliby podjechać bądź podlecieć jakimś pojazdem. No i okazało się, że paru znajomych było wolnych i wpadliśmy w sumie wspólnie na to, że zrobimy coś takiego. Aha, dobra. Jak się nazywał ten znajomy, który wydał zgodę na taki przelot, czy tam przejazd, czy tam parkowanie? George Wilson. George Wilson, rozumiem. To jest facet, który pracuje w wojsku, jest tam jakiś dowódcą, który wydał zgodę, tak? Dowódcą nie jest. A, to kim tam cholera jest, że dał ci zgodę? To znaczy... Dokładnej rangi jego oczywiście nie znam, bo nie wiem już na jakim stopniu jest, bynajmniej jak ja służyłem w wojsku, to był kapralem. Aha. A dzisiaj jak go widziałeś, z nim rozmawiałeś, to nie widziałeś jaką ma rangę? Nie zwróciłem uwagi.
Rozumiem. Dobra. I mówisz, że zapytałeś go tak po koleżeńsku, czy możesz pożyczyć maszynę wojskową for fun, tak, żeby żart zrobić na kolegach, tak? No, wiem, że to abstrakcyjnie brzmi, ale tak. I on się zgodził, rozumiem. No, pomyślał też, że to jest głupi plan i tak też się zgodził. Jak zgłosił to do wieży kontroli lotów, że to, taka wielka wiem, maszyna będzie się poruszała po płycie lotniska, blokowała pas startowy, to dostał zgodę, rozumiem. Tego już to nie pytania do mnie. A do kogo? Ja tylko siedziałem. No, do George'a Wilsona. Dobra. I on, rozumiem, pilotował maszynę, tak? Tak jest. A ty siedziałeś gdzie? Jako pasażer też w kokpicie. Też w kokpicie, dobra. To jak siedziałeś w kokpicie, to pewnie słyszałeś, jak meldujesz, że będzie przejazd taki po płycie lotniska. Nie słyszałem żadnego meldunku, czyli w takim razie nie było. A, czyli rozumiem, że to na niego cała wina. On nie zgłosił, on nie miał zgody. Nie, znaczy wina też jest po mojej stronie oczywiście, bo go teoretycznie do tego podpuściłem. Podpuściłeś do niego. Rozumiem. Dobra, ja sobie sprawdzę oczywiście to, co mówisz. Mamy też nagranie z kamer, tam jasno widać, kto siedział jako kierowca. Mamy też kontakt z dowództwem bazy wojskowej, dowiemy się, czy taka osoba tam rzeczywiście pracuje. Więc za chwilę przebadamy tą całą sytuację i zobaczymy, co z tego wyjdzie, okej? Okay? Dobrze, nie ma problemu. Dobra, ostatnie pytanie, czy na ten moment chcesz w jakikolwiek sposób zmodyfikować swoje zeznania, czy to jest jakby twoje ostatnie słowo? No, to jest moje ostatnie słowo. Dobra, rozumiem. Też podkreślam to, że no, sam nie wiem, jak nawet odpalić taką maszynę. Rozumiem. No, byłoby to niemożliwe. Na szczęście twój kolega, jeszcze raz przypomnij nazwisko? George Wilson. George Wilson potrafi to zrobić, zrobił to za ciebie. Rozumiem. Dobra, nie przykuwam cię oczywiście, za chwilę wracam, będziemy rozmawiali dalej, tu się rozgość, jakbyś coś potrzebował, to krzycz, ja jestem dosłownie za szybą tutaj. Dobra, okej. Pa 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 ra pa pa, pa 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 ra. Mam nagranie, jakby to się nie zszedł z tej całej sytuacji, nie? Jak ona wygląda. Wszystko widać. Widać tu chłopa, który siedzi. Widać, że to jest on. Siedzi na pilocie. Tam nie ma żadnego NPC-a, nie ma żadnej innej osoby. Na szczęście widać bardzo jasno, że on tutaj jest. I... No nie wiem, no kurwa, nie da się z tego wybrnąć, nie? No, widać, że on siada teraz z fotela. Widać, że wychodzi. Widać, że to on pilotował maszynę. Nie wiem. Tylko sobie robi problemy. No... Wiecie, gdyby jeszcze tam nie było tony policjantów, którzy mają, kurwa, bodykamy, mają live'y i to wszystko się nagrywa, to jeszcze, no... Jeszcze chłop se wymyśla jakiegoś NPC-a, który niby tam pracuje. Jakby, no kurwa. Może odegrał wcześniej na domi, że poprosił kolegę i kolegę pilotuje. A może na serwerach roleplay jednak to się nazywa power gaming, takie wymyślanie sobie postaci, które mają znajomości i dostępy do... sprzętu, który jest regulaminowo zakazany do użytku. To trochę tak, jakby jakiś gracz sobie stwierdził, że no na mi na do sobie odgra postać policjanta, który daje mu zgodę na korzystanie z radiowozu. Albo odegra sobie na mi do postać znajomego z wojska, który mu daje zgodę na latanie hydrą po mieście i zrobienie ostrzału w okolicach napadu na bank, no bo odegrał sobie na Midu, no więc skoro sobie odegrał na Midu, no to nie ma żadnego problemu przecież, no nie? Wiesz, no nie na tym polega roleplay, nie? Że ludzie sobie wymyślają uprawnienia, postaci, odgrywają to po swojemu, jak im się podoba, bez regulaminu, bez zgody, nie? Ja rozumiem, że to był żarcik i tak dalej, nie? I gdyby oni tam go, wiecie, skarcili, to byśmy w ogóle się tą sprawą nie zajmowali, ale no widzę, jak to wygląda. Mnie to wkurza po prostu. Po co taką pajacerę urządzać? No dobra. Przejrzałem sobie nagrania z kamer. No niestety, Liam, z nich wynika, że siedziałeś w tym pojeździe sam i to ty pilotowałeś tą maszynę. Widać to bardzo jasno jak na dłoni. Nawet twoją twarz widać w kokpicie. Jesteś jedyną osobą, którą zarejestrowała kamera. Więc no, nie wiem. Dalej kontynuujemy tą historię z George'em. W ogóle cię nie słyszę. Jeżeli do mnie mówisz, to chyba bardzo po cichu. Nie, już. Znaczy, inaczej.
Jeśli tak wynika z nagrań, no to ja się jak najbardziej z tym, no nie mam prawa się z tym nie zgodzić, nie? Skoro tak jest na nagraniach, okej. No ja cię proszę o wyjaśnienie w każdym razie, no bo nagrania nie kłamią, przecież to jasno widać. No to skoro tak jest na nagraniu, no to jak najbardziej się do tego przyznaję i nie ma co chyba dalej tego. Przecież tak uważam, że nie ma co przyciągać tego cholera. No przykro mi, że do tego doszło, ale sprawa jest dość poważna. Przykro, że to się tak też, się to też tak skończyło, no ale no... Mus to mus. Myślę, że jeżeli Civil porwałby taką maszynę i sobie nią jeździł po płycie lotniska, to pewnie byś go potraktował bardzo surowo jako przyszły policjant. No ale, jeżeli ty tak robisz, to jak widać nic złego w tym nie ma. Znaczy ja też nie mówię, że tym nic złego nie było. No tak to wygląda, że nic się nie stało, bo i ty uznałeś, że to jest fajny pomysł, żeby tak zrobić, czyli uważam, że osobiście uważasz, że nie ma nic złego w tym, skoro sam to zrobiłeś. A druga sprawa, no... Prowadzący akademię też uznał, że chyba nic wielkiego się nie stało, bo nie skarcił cię. Dalej sobie kontynuowałeś akademię, jakby nigdy nic, więc dla mnie to jest dziwne. Jeszcze chwila, będziecie tam czołgami sobie jeździć. Dla żartu. No to to już nie do mnie. No, pewnie, że nie, pewnie, że tak. Dobra. Co chciałem powiedzieć, no. A przechodzimy do aresztu. Zapraszam. Tędy. Nie wiem, czy byłeś na naszym areszcie, taki fajny jest. A jeszcze nie zwiedzałem. No nie jest taki sztywny jak u was, no tutaj mamy takie cztery cele. Znaczy, już nie u mnie. A no cholera wie, czy ci tam nie przyjmą na drugą tą. Które czy coś. Dobra, myślę, znasz... Myślę, że po tym wszystkim ciężko by było. You know the drill, pod ścianę podnieś ręce, sprawdzę, czy tam nie masz nic przy sobie dziwnego i będziemy uzupełniać dokumenciki. Pewnie. O Boże. No dobra. Wygląda całkiem, że w porządku jest. A oczywiście tutaj telefonu nie będę zabierał, przekażemy służbie. Jak będziesz leciał do aresztu, cię będą przewozić, to po prostu ci tam do schowka schowają i oddadzą, jak wyjdziesz z więzienia, okej? Okay? Okej, okay, no znam procedury. Świetnie. Dobra, już ci tu wypiszę wszystkie papierki i do ciebie wracam. Jeden podpis i cię przetransportują. A co chciałbym powiedzieć? No... Według prawa przysługuje ci tutaj 2,5 tysiąca grzywny oraz 5 miesięcy aresztu, ale ja myślę, że z tą grzywną się tu nie będziemy szarpać, po prostu zrobimy samo więzienie 5 miesięcy. Pasuje ci taki wyrok? Pewnie, że tak. Super sprawa, idę wypisać dokumenty, zaraz do ciebie wracam. Wiecie, taka słodko-słona sytuacja, nie? Słodko-słona. No z jednej strony fajnie sobie odegrać takie zatrzymanie na policjancie prawie, że no nie, no bo to wiadomo, taka dość niecodzienna sytuacja, ale z drugiej strony zostaje niesmak, bo tam wiele osób na tej akademii jest takich, co je bardzo lubię i ciężko mi się odnaleźć w tej sytuacji, gdzie oni kurwa takie coś puścili mimo chodu, nie, że chłopcy kurwa kradnie sprzęt wojskowy, a oni ha ha ha, śmieszki, heheczki, nic się nie stało, nie. Nie wiszesz go, bo na służbie nie jesteś. Jestem na służbie, bo wszedłem na służbę przecież. Na samym początku, jak się tylko zalogowałem, nie? No. Dobrze, że tak szybko reagujesz? No nie wiem, czy jakoś szybko, jak się z tym nie spieszyłem, wiesz, też chciałem sobie skończyć swój wątek, który odgrywam na innej postaci, ale uważam, że reakcja powinna być, a nie tak, że nikt na to nie zareagował i w pewnym sensie dali zielone światło na przyszłość na akademiach, że można tak robić, bo zaraz by tak było, że na innych akademiach by się działy podobne albo gorsze rzeczy, a ludzie by mówili, no ale przecież na ostatniej akademii też tak robili i się nic nie stało, nie? Wiesz? Oni chyba chcieli to po akademii ogarnąć czy zgłosić. Nie wiem, mogli w trakcie akademii go wziąć na stronę, powiedzieć mu, gościu, niedopuszczalne, nie można tak robić. W ogóle na niego krzyknąć od razu, nie? A tam nawet nie przerwali ćwiczenia, w sensie zatrzymanie dalej trwało, on sobie wybiegł, udawał tego SWAT-owca, wybiegł z samolotu wojskowego i wiesz, i nic się nie stało, nie? Wiadomo, że tam... Różnie mogli na to zareagować szybciej, wolniej. Ja uważam, że dałem wystarczająco dużo czasu, żeby mogli sami zareagować i dopiero w momencie, kiedy już było pewne, że nie zareagowali, nic się tam kościowi nie stało, to dopiero wtedy ja zareagowałem już tak bardziej administracyjnie, ale nadal w formie IC. Więc wydaje mi się, że tam w miarę na chillu sytuacja, no ale głupio wyszło, nie? Dobra, Liam, przykro mi, że to tak się skończyło, a miłej odsiadki i tak dalej. Mam nadzieję, że cię dobrze potraktują. Wiadomo. Mam nadzieję, że się w takich przyjemnościach, nieprzyjemnościach już nie zobaczymy. Yeah, that's right. Żegnam.